Znaczy, myślę, że to są pytania raczej skierowane do trenera Lobenhakera, który powołuje, niż do mnie po meczu takim ligowym. Na pewno bardzo dobra, bardzo pewny strzał z rzutu karnego, pewne interwencje. Z tym, że nie zapominajmy, że do 30 minuty, kiedy realizowaliśmy taktykę odcinania środkowych obrońców, to problemy miał i Marcelo, i Arek z wyprowadzeniem piłki. I wtedy, gdy straciliśmy ogniwo na prawej stronie, gdzie musiałem przesunąć Mariusza Ujka do boku, już wtedy łatwiej było na pewno wyprowadzać piłkę i Jarkowi, i Marcelo. Uważam, że podobał mi się pojedynek Marcelo z Kostlim w kategoriach takiej waleczności, wojowniczości, i to bardziej zapamiętam niż dobrą Garaka Głowackiego. Zagrał na swoim dobrym, na pewno ligowym poziomie. Co trzeba zrobić więcej, żeby się znaleźć w kadrze? Trzeba po prostu być zawodnikiem, który pasuje trenerowi do koncepcji. Ja też tak nie pasuje, więc w tym momencie nie ma jakby kwestii w ogóle powołania mojego. Tak naprawdę to w tej chwili trudno nawet zaprzątać sobie tę głowę. Zawsze powtarzam, że najważniejszy jest kolejny mecz i jakby tej swojej dewizy nie zmienię. Ale będę robił swoje. Brak powołania od Benhakera przestał Cię irytować, czy zaczyna Cię irytować? Nigdy mnie to nie irytowało. Potrafiłem, wydaje mi się, i nadal potrafię spokojnie do tego podejść ze zrozumieniem. Myślę, że każdy powinien znać swoją wartość i wiedzieć, na co go stać. Ja robię swoje i to mi odpowiada.